Mateusz Żukowski po zwycięstwie na gali Rocky Warriors Cartel 5. Witam serdecznie i gratuluję. Witam serdecznie i dziękuję bardzo. No, od twojego trenera dowiedziałem się, że ta przerwa 6-letnia od MMA wynikała ze startów K1. Spodenki to nam udowodniły na wejściu, no ale to trójkąt rękoma, niemal 90 stopni zrobiłeś z rywalem, zmusiłeś go do, nawet nie do odklepania, tylko do odpłynięcia. No powiedz, dlaczego ukrywałeś umiejętności parterowe i walczyłeś w K1 nie MMA przez ten dłuższy czas? Znaczy, przede wszystkim problem taki, że no, jesteśmy tu z małej miejscowości, byłem wcześniej w Mikołajkach, później teraz już mieszkam w Piszu. Nie było tak naprawdę możliwości się przygotować dobrze do walki MMA, no bo jednak tu potrzebujemy sparingów, tu potrzebujemy zapasów, potrzebujemy troszkę innego ruchu niż w kickboxingu. Tam obserwując najlepszych fighterów na świecie, tak, Sergi Kadumbę, Rico Averhovena, widać, że oni też większość czasu trenują sami, tak? Także no to było raczej z tym związane, tak? Że po prostu nie było możliwości. Teraz możliwości wróciły. Właśnie zaprzyjaźniłem się z Damianem Zorczykowskim, on mi pomaga, dużo właśnie pracujemy też w parterze, przypominamy sobie. No i startujemy. Jak przyszła oferta, to kiedy to było i czy były jakieś chwile zawahania? Gdzieś 3 tygodnie, tak? 3 tygodnie przed walką. Wahania było, tak? Ale z drugiej strony, kurde, lepszego chyba comebacku nie można byłoby sobie wymarzyć. Od razu do telewizji, na fajnej, dużej gali. No i się nie zastanawiałem, no bo trzeba korzystać z życia, ile się da. Jakie teraz plany na przyszłość? Czy teraz chcesz w tym MMA się zakorzenić? Czy w zależności od tego, z jakich organizacji, jakie oferty będą spływały? Znaczy generalnie tak, odpoczywam chwilę, troszkę rodzinka, wakacje i poprawiamy, tak, przede wszystkim zapasy, bo to, przyznam się szczerze, że jest, kuleje u mnie. I za jakieś 3-4, może pół roku, jak tam to wszystko fajnie zacznie już wychodzić, chciałem wrócić już w MMA tam konkretnie powalczyć sobie. W jakim limicie wagowym? Bo teraz miałeś 3 tygodnie do walki, czy ten limit był zrobiony pod ten termin, czy chcesz walczyć w niższym, wyższym, czy w tym? Wiesz co, założenie mam takie, o ile będę nadążał nad swoimi przeciwnikami, zostaję w 7-7, jak nad nimi nie będę nadążał, tak jak się stało na samym początku, że po prostu ja tych ciosów słabo widziałem, bo Bartek się ruszał szybko, ta stójka jest inna, tu znika mi, tak pojawia się, jestem silny, bo dosyć dużo siły sobie wypracowałem, natomiast brakuje mi szybkości, tak? Cały czas będę pracował, jak zacznę ich nadganiać, tak że będę sobie radził, to zostanę w 7-7, jeżeli będę zwalniał, no to dalej siła i pójdziemy wyżej, zobaczymy, jak to po prostu będzie się układało. Na razie chcę zostać w 7-7. Mateusz, czułeś doping publiczności, ponieważ słychać było, że po prostu chłopaki tak krzyczeli, że można było ich tam chyba usłyszeć na drugim końcu miasta. Tak, oczywiście, fajnie, bardzo się cieszę, bo to takie podwójne zwycięstwo. Nie dość, że u siebie, to jeszcze przed własną publicznością, także tutaj fajnie, że nie tylko moje serce się raduje, ale wszystkich, którzy mnie wspierali, przyjaciół, rodziny, to takie naprawdę jest super, fajne uczucie. Ale początek walki był troszkę ciężki. Czy twój rywal zaskoczył cię swoją fizycznością i swoją właśnie siłą fizyczną? Nie, siły fizycznej w ogóle nie czułem. Generalnie ja mam problemy, tak? Przyznam, z początkami. I mi jest ciężko wejść w walkę. Ja nawet na sparingach jak początki taki przysypiam, gdzieś tam dostaję i z każdą minutą, każdą rundą byłoby zdecydowanie lepiej. No po prostu tak jest, tym bardziej, że jeszcze rano miałem tam też trochę problemów, jakieś wymioty mnie naszły i od rana walczyłem z tym, także super, że się tak udało, bo sam nie wiem, jakby to było dalej, gdybym musiał tam na pewnym dystansie się bić, także no jest jak jest, więc ja się cieszę. Wiadomo, że teraz kontrakty, czyli podpisywanie ich na dłuższy okres czasu, no jest kłopotliwe ze względu na aktualną sytuację na świecie. Czy będziesz, przyjmiesz każdą ofertę, każdą organizację, która się po ciebie zgłosi, czy masz z Pawłem jakoś dogadane, że jeżeli jest to zwycięstwo, to walczysz dalej przede wszystkim dla RWC? Wiesz co, tutaj generalnie karty są otwarte, bez żadnych zobowiązań, jeżeli coś tam dalej się urodzi fajnego, no to chętnie bym spróbował gdzieś tu, czy gdzieś indziej. No, mówię, dla mnie tak naprawdę nie ma to z wielkiej różnicy. Fajnie jest walczyć, fajnie się pokazywać, tak? No, jak to rozmawialiśmy, tyle czasu się siedzi na tych śmierdzących salach treningowych, trenuje się, no fajnie raz na czas przyjść pokazać się tą ciężką pracę, którą się wypracuje właśnie przed ludźmi.
No bo mistrzem sali treningowej to można być, ale to nie, zupełnie nie o to chodzi. Na koniec w takim razie powiedz, jak ci się podoba to mrągowskie Fight Island, no bo trzeba przyznać, że no, pogoda nie sprzyja może opalaniu, ale dzięki temu macie, jesteście bardzo dotlenieni, no bo tego nie dość, że powietrze to jak powietrze, wiadomo, to jest amfiteatr, ale dużo wam się łatwiej oddycha niż na tych małych halach, małych salach czy w studio. Znaczy, ja nie mam kłopotu z tym, żeby walczyć na zewnątrz, tak? Bo ja wiem, że jest taka tendencja, że cały czas jak człowiek trenuje w zamknięciu, później musi wyjść na zewnątrz, no to wiadomo, i tak stresem jest walka, dodatkowy jakiś stres wchodzi, bo jest otwarty i są inne warunki, więc to się może kumulować. My trenujemy na dworzu z chłopakami, też często wychodzimy, tu właśnie pomysł od Andrzeja Mulczanowa, żeby wychodzić, trenować w różnych miejscach, tak? No i to się super sprawdza właśnie w takich wypadkach, jeżeli gdzieś tam musimy walczyć na zewnątrz, to nie ma problemu, bo no jest fajnie, nie? Świeże powietrze. Szkoda, że nie było jeszcze dziewczyny, a dziewczyny były, szkoda, słoneczka nie było, nie? To dziękujemy bardzo, życzymy kolejnych zwycięstw i czekamy na powrót. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie.